Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców Tarnobrzega, a zwłaszcza miłośników teatru, na corocznie organizowane Międzynarodowe Dni Teatru. W tym roku przygody ze Sztuką Teatralną będzie można przeżyć w dniach 16, 17 i 18 marca. Zapraszamy teatry amatorskie. Przyjadą do nas teatry z Tarnogrodu, to jest Powiat Biłgoraj, następnie teatr z Mielca i teatr z Niska. Te, te grupy teatralne z Niska i z Mielca, one zawsze do nas przyjeżdżają, mamy z nimi kontakt. To jest teatr kontynuacja z Niska i teatr rozmaitości z Mielca. Natomiast po raz pierwszy będziemy gościć grupę teatralną Starnogrodzkiego Ośrodka Kultury. A w wykonaniu tych teatrów będziemy mogli obejrzeć kolejno sztuki. Dwa razy Fredro, ciotka i lekarz mimowoli. Zapraszamy serdecznie, ponieważ teatr jest takim miejscem, gdzie spotyka się aktor i widz w bezpośrednim planie, gdzie działa żywe słowo, gdzie działa drugi człowiek, jego talent, gdzie możemy się wyciszyć i na chwileczkę zastanowić się nad problemami, które nas otaczają. Bezpłatne wejściówki na przedstawienia już można odbierać w Tarnobrzyskim Domu Kultury. Na stronie internetowej Placówki znajduje się również szczegółowy harmonogram tegorocznych dni teatru.